Hej, dzisiaj porozmawiamy sobie o produkcie, który włączony do diety regularnie naprawdę zmienia życie, zdrowie i samopoczucie, a mimo to wciąż spotykam wiele rolek, wiele postów, które hejtują ten produkt i dzisiaj chcę Wam pokazać, jak bardzo te osoby, które go hejtują, się mylą, dlatego że jest to naprawdę produkt wspaniały. I uwaga, można jeść go na śniadanie, można jeść go na kolację, można go włączać do obiadu, jak ktoś ma ochotę, czy na lunch. Wszystko jedno, tak naprawdę chodzi o regularność jego spożywania, żeby te kilka razy w tygodniu się pojawił i wtedy mamy bardzo dużo benefitów zdrowotnych, o których dzisiaj właśnie chciałam Wam opowiedzieć. A mowa o płatkach owsianych. Płatkach owsianych, które są tak wszędzie krytykowane za to, że podnoszą indeks glikemiczny, czyli że podnoszą cukier, że mają wysoki indeks glikemiczny, że nie można się nimi najeść, że to pasza dla konia i tam takie inne. To nieprawda. W sensie oczywiście koń też może jeść owiec. Ja nic do tego absolutnie nie mam, ale chodzi o to, że to jest nadal wspaniały pokarm dla człowieka i benefity płynące z jedzenia owsianki, ta ilość tych benefitów jest tak duża, a owiec jest tak tani, te płatki owsiane są jeszcze tanie, dostępne, ekonomiczne i naprawdę pasują do tylu różnych innych produktów, że dla większości z nas to będzie wspaniały produkt do włączenia. I może zacznijmy sobie od obalenia takiego największego mitu, czyli tego, że właśnie płatki owsiane mają wysoki indeks glikemiczny, że bardzo podnoszą cukier i że absolutnie nie idzie się nimi najeść. To wszystko zależy od tego, jak zbilansujemy swoją owsiankę. Jeżeli zalejemy same płatki owsiane błyskawiczne wodą i w ten sposób chcemy zjeść tę owsiankę, no to oczywiście nie jest to najlepszy wybór, dlatego że rzeczywiście po takim posiłku, bogatym w same właściwie węglowodany złożone, będziemy szybko czuć się senni, głodni, nie będziemy mieli tutaj źródła białka ani tłuszczu, więc ten żołądek bardzo szybko te płatki po prostu przepcha do jelita, my to szybko strawimy i rzeczywiście nie jest to dobry pomysł. Natomiast jeżeli my takie płatki owsiane na przykład już górskie, czyli te, które dłużej na żołądku leżą, zalejemy, możemy mlekiem, dodajemy do tego źródło białka, na przykład skyr, możemy dodać jakąś tam serwatkę i tak dalej, to już tutaj zostawiam Wam, w zależności od tego, co jecie, na co macie alergię, nietolerancje. Do tego dorzucamy źródło tłuszczu, czyli na przykład orzechy. Możemy tutaj dorzucić nasiona, możemy polać jakąś oliwą, może niekoniecznie, ale olejem lnianym, czy właśnie jakimś słodkim olejem z orzechów. I dodatkowo dodajemy sobie owoce niskocukrowe, takie jak borówki, maliny, truskawki w wersji mrożonej też ok. I na przykład tylko trochę dla takiego akcentu banana, czy jakiegoś bardziej słodkiego owocu. I tadam! Mamy owsiankę, która jest zbilansowana, zrównoważona, czyli chodzi o to, że ona zawiera i białko, i tłuszcze, i węglowodany i w takiej postaci u większości z nas powinna nam starczyć na spokojnie 3-4 godziny tego trawienia, żebyśmy nie czuli głodu, żebyśmy mieli energię, żebyśmy nie czuli zjazdów, czyli takiego wyrzutu i spadku. I tu absolutnie nie powinniśmy odczuwać żadnych innych złych, takich niepokojących dolegliwości. Ale od razu zaznaczę ważne ale. Tak będzie się działo u większości z nas, ale będzie część osób, która absolutnie nie może jeść owsianki na śniadanie, bo czuje się znacznie lepiej po stricte śniadaniu białkowo-tłuszczowym, czyli na przykład mamy jajka, mamy do tego jakieś awokado, mamy do tego warzywa polane oliwą i to jest ok. Jeżeli na sobie to sprawdziłeś, że Ty się czujesz lepiej po właśnie takim śniadaniu białkowo-tłuszczowym i nawet po zbilansowanej owsiance nie jesteś w stanie mieć tej energii, tak? Gdzieś tam czujesz, że ta energia szybciej Ci spada, że właśnie czujesz te spadki, a dodatkowo nie jesteś najedzona, to nic na siłę. Ja oczywiście będę zachęcała do jedzenia płatków owsianych, ale być może w Twojej sytuacji warto je wrzucić na kolację. I pamiętajmy o tym, że będzie oczywiście część ludzi, która w ogóle nie może przejeść owsa ze względu czy to na smak, czy to na konsystencję. Moja mama na przykład, ona owsianki w żadnej formie nie zje, bo też ona żyła w takich czasach, że jej mama jej tą owsiankę codziennie wtłaczała na siłę, jak była dzieckiem. No i ona chyba z racji tego ma taki po prostu do tego wstręt. Natomiast osoby, które tego nie mają i
osoby, które nie mają żadnych alergii na owies, czy właśnie na gluten, który owies może być tutaj zanieczyszczony glutenem, to jak najbardziej mogą owies spożywać i ja zachęcam do tego, żeby go spożywać, żeby go włączyć do swojej diety. Jeżeli na przykład jesteście osobami, które nie czują się dobrze po takim śniadaniu owsianka, no to może spróbujecie sobie na przykład zjeść placuszki na kolację. Placuszki, które składają się właśnie z płatków owsianych, jajka, możemy do tego dorzucić skyra i mamy naprawdę fajny, wysokobiałkowy, zdrowy posiłek, który też jest bardzo fajnym pomysłem właśnie na sen, czyli te 3 godziny przed snem, dlatego że jest dość lekki, a jednak zawiera wystarczająco dużo białka. I też takim posiłkiem, który warto sprawdzić na śniadanie, i to mój mąż na przykład znowu kocha, jest po prostu omlet, tak? Bierzemy płatki, bierzemy jaja, dodatki jakie chcecie i ten omlet naprawdę fantastycznie wychodzi. I to jest tak naprawdę posiłek i dla takich fit świrów, i dla osób, które po prostu chcą się zdrowo odżywiać i zdrowo jeść. I dla dzieci wspaniale się sprawdza, nasza Tośka na przykład też bardzo lubi, więc gdzieś tam posmarowany oczywiście dżemikiem i masłem orzechowym, więc jak najbardziej omlet też możecie sprawdzić, jeżeli nie standardowa owsianka, ewentualnie jakiś szek, na przykład na taką przekąskę, czy po prostu jak macie długą przerwę i musicie coś zjeść, to możecie białko, płatki owsiane, jakieś owoce zblendować, też bardzo fajny pomysł. Dzisiaj w ogóle bardzo modne są te wszystkie takie domieszania owsianki, właśnie jakieś tam szejki z płatkami owsianymi, więc okej, to też raz kiedyś jak najbardziej jest dla nas dostępne i możemy sobie raz kiedyś to włączyć do diety. Daj znać w komentarzu, czy ty jesz płatki owsiane, w jakiejkolwiek postaci chcesz. Wracając do mitów. Porządnie zbilansowana owsianka nie będzie drastycznie podnosiła twojej glukozy ani insuliny, wręcz badania pokazują, że będzie to bardzo stabilny poziom cukru. Po drugie, porządnie zbilansowana owsianka powinna zapewnić ci sytość na 3-4 godziny, ale być może jesteś osobą, która nie może, chce jeść śniadania białkowo-tłuszczowe, lepiej się czuje. Ok. Po trzecie, jeżeli cierpisz na celiakię czy nadwrażliwość, tą niecaliakalną nadwrażliwość na gluten albo alergię na gluten, zawsze możesz wybrać płatki owsiane bezglutenowe, które też na rynku znajdziesz. Po czwarte, tak, owies to pokarm dla konia, ale i dla człowieka, co zaraz Wam udowodnię. Po piąte, owsianka to świetny posiłek i dla osoby dorosłej, i dla osoby starszej, i dla dzieci, dlatego warto mieć ją w swoim menu i dodawać sobie w różnej formie, robić z tego placki, omlety, owsianki, ale również różne ciastka, ciasteczka, które naprawdę wychodzą genialnie. Mój ulubiony, najprostszy przepis to po prostu płatki owsiane, banan, gorzka czekolada i tyk do piekarnika. Sobie robimy takie ciasteczka, wychodzą przepyszne, mogłabym zjeść ich milion, chyba dzisiaj sobie zrobię. Więc dlaczego warto jeść owsiankę? Po pierwsze, owsianka jest bogata w błonnik, a Polacy cały czas jedzą za mało błonnika. Permanentnie mamy około 11-12 gramów na dobę, gdzie takie prawidłowe spożycie to 25-30 gramów na dobę. Owsianka jest bogata w błonnik rozpuszczalny, zwłaszcza beta-glukany, które obniżają m.in. poziom tego złego cholesterolu LDL, a przy tym zmniejszają ryzyko chorób sercowo-naczyniowych. Po drugie, prawidłowo przyrządzona owsianka stabilizuje nam poziom glukozy we krwi, co potwierdzają badania naukowe. Owsianka ma niski indeks glikemiczny, co pomaga w kontrolowaniu poziomu glukozy, a to jest szczególnie korzystne dla osób z cukrzycą typu drugiego czy z insulinoopornością. Po trzecie, owsianka to świetne wsparcie dla Twojego trawienia i zdrowia jelit. Błonnik, który znajdziecie w owsiance, m.in. te beta-glukany, wspomaga zdrowie jelit, promując regularność wypróżnień i wspierając rozwój korzystnych bakterii jelitowych. Czyli mówiąc w skrócie, jecie owsiankę i Wasza mikrobiota jest szczęśliwa, rośnie, robi się coraz bardziej różnorodna, więc warto. Po czwarte, wsparcie dla układu immunologicznego. Okazuje się, że beta-glukany, które są zawarte w owsie, stymulują układ odpornościowy i pomagają w obronie przed infekcjami, wirusami i bakteriami. Po piąte, owsianka zawiera wiele wspaniałych składników mineralnych. Między innymi fosfor, magnez, które jak wiecie są kluczowe dla zdrowia kości i mogą wspomagać zapobieganie osteoporozie. I co ciekawe, nie wiem czy wiecie to o owsiance, ale owsianka poprawia nastrój. Dlaczego? Dlatego, że jest źródłem tryptofanu, czyli takiego aminokwasu, który przekształcany jest w organizmie najpierw w serotoninę, a później w melatoninę, a to poprawia nastrój i jakość snu. Dlatego też można owsiankę sobie zafundować na wieczór. Owsianka chroni przed nowotworami. Badania naukowe pokazują, że regularna konsumpcja owsianki chroni nas m.in. przed rakiem jelita grubego. I generalnie prawda jest taka, że co do zasady płatki owsiane dają nam
bardzo długą sytość. Tak jak mówiłam, większość z nas po owsiance spokojnie 3-4, czasami do 5 godzin będzie czuła się najedzona i to jest wspaniały posiłek przy odchudzaniu. Dlatego właśnie, że odpowiednio zbilansowana owsianka, omlet czy te wszystkie posiłki, które już wymieniliśmy, są sycące, są bogate właśnie w błonnik, są bogate w węglowodany złożone i to wszystko powoduje, że mamy tą sytość w żołądku, dlatego że te płatki owsiane tam pęcznieją i mamy po prostu taki sygnał dla żołądka, że halo, jesteś pełny i rzeczywiście to jest wspaniała taka pomoc w odchudzaniu. Płatki owsiane mają też antyoksydanty. Takie najbardziej znane to awenantramidy. Co się okazuje, te substancje chronią nasze naczynia krwionośne przed uszkodzeniami, obniżają ryzyko zawałów i udarów, więc płatki owsiane to taki codzienny sposób na ochronę swojego serca. Jeżeli pomyślicie sobie o miażdżycy, to płatki owsiane też powinny przyjść Wam na myśl, dlatego że ich regularna konsumpcja obniża nam stężenie całkowitego cholesterolu i tej lipoproteiny LDL, czyli tej złej, i jak się okazuje, chroni tutaj również przed miażdżycą. Jeśli zdecydujecie się na gotową owsiankę, których dzisiaj jest już dużo w sklepach, to pamiętajcie, żeby sprawdzić skład, dlatego że większość z tych owsianek zawiera tony cukru i niefajne dodatki. Natomiast jeżeli znajdziecie taką, a już takie są, które mają płatki owsiane, dodatkowo jakąś tam na przykład serwatkę, dodatkowo jakieś owoce liofilizowane, to możecie sobie ją jak najbardziej kupić. I ja mam lekki problem z tym, żeby zalewać gorącą wodą to opakowanie plastikowe, dlatego że nawet dzisiaj czytałam, że już plastik znajdujemy w mózgach u ludzi. I najwięcej tego plastiku znajdujemy w roku od 2016 do 2024 ze względu na to, że zwiększyła się konsumpcja różnych posiłków z plastiku i wiecie, takie zalewanie gorącą wodą czy gorącym mlekiem, no niestety prowadzi do tego, że ten plastik oddaje bardzo dużo mikrocząsteczek plastiku, które my później jemy, a to zaburza m.in. pracę naszych hormonów. Więc generalnie z ostrożnością, ale raz kiedyś może to się zadziać, ewentualnie zawsze możecie do szklanej miseczki sobie to przesypać, przelać i wtedy zalać i wtedy nie powinno być problemu. Czy każdy może jeść owsiankę? Jeżeli jesteś osobą, która ma problemy jelitowe, takie idące pod stan zapalny, czyli na przykład choroba leśniowskiego krona w stanie aktywnym, czy na przykład wrzodziejące zapalenie jelita grubego w stanie aktywnym, czy celiakia, którą dopiero odkryłaś i rzeczywiście też masz zniszczone te kostki jelitowe, to wtedy to jest taki czas, w którym jeżeli już się zdecydujesz na włączenie owsianki, bo można ją jeść, ale taką bardzo delikatną, bardzo lekkostrawną, czyli właśnie z płatków owsianych błyskawicznych, zblendowaną z wodą, najpierw zalanych na długo przed podaniem i tylko z malutkimi dodatkami, żeby właśnie to było jak najbardziej lekkostrawne, żeby szybko przychodziło i żeby tych jelit dodatkowo nie obciążało. Pamiętajmy, że w tych chorobach, które teraz wymieniłam, czy w stanach takich jak wrzody, żołądka i jelit, to są stany, gdzie my musimy ograniczać podaż błonnika. Dlatego tutaj wtedy mniej tej owsianki, takiej bardziej lekkostrawnej. Czasami można ją całkowicie na chwilę z diety wyłączyć. Natomiast jeżeli już jesteś w stanie remisji, czy już jesteś w którymś tam etapie, to płatki owsiane wręcz Ci pomogą. Ale też tutaj obserwuj siebie, patrz jak się czujesz i pamiętaj, że w tych stanach, czyli takich ewidentnych podrażnień przewodu pokarmowego, płatki owsiane muszą być przyrządzone po prostu inaczej, w bardzo takiej lekkiej, przystępnej formie i czasami warto je wykluczyć, żeby jeszcze bardziej nie podrażniać błony przewodu pokarmowego. Natomiast są to sytuacje wyjątkowe. Czasami też niektóre osoby będą źle reagowały na płatki owsiane w kontekście tego błonnika, kiedy na przykład dzieje się coś pod kątem SIBO, pod kątem jakiejś infekcji, więc czasami na początku też to może być zły pomysł, ale generalnie, co do zasady, większość z nas może jeść płatki owsiane codziennie. No i to właściwie tyle, co chciałam Wam powiedzieć. Mogłabym gadać i gadać o tej owsiance, ale jeśli miałam Was przekonać, to mam nadzieję, że już Was przekonałam. Ja osobiście mam z owsianką dziwną relację. Jak ją jem, to jem ją codziennie przez pół roku, a jak przestaję ją jeść, to nie jem jej w ogóle przez pół roku, albo bardzo rzadko, kiedy właśnie mój mąż przygotuje jakiś tam placek czy omlet. Natomiast ja płatki owsiane lubię, lubię je w każdej formie, lubię i z owocami, i lubię w tych omletach, i lubię w placuszkach, i w tych płatkach, znaczy nie w płatkach, tylko w tych, powiedzcie mi, ciasteczkach, więc generalnie jestem fanką płatków owsianych i
Myślę, że po tym filmiku znowu do nich wrócę, bo teraz miałam te pół roku bez płatków owsianych, więc mój najprostszy przepis to rano po prostu zalać gorącą wodą płatki, chwilę poczekać, dodać białko, dodać owoce. Ja sobie tam dodaję wszystko, co mam, czyli pestki, chia, jakieś tam różne kokoski, wszystko, co mam, żeby sobie jeszcze dosypywać tych antyoksydantów. Lubię to też trochę posypać maczą, ale może jestem trochę, wiecie. No i to wszystko sobie jem i bardzo lubię. Także dziękuję za odsłuchanie tego odcinka. Dajcie znać, czy wyjecie tę owsiankę. Lajkujcie, jeżeli Wam się podobał odcinek i nie zapominajcie o subskrypcji. Bardzo dużo mi to ułatwia i pomaga. Jest taką motywacją do działania. Dzięki, pa!